Dzień dobry, witam serdecznie bardzo wszystkich nas, wszystkich Państwa na naszym seminarium instytutowym i przede wszystkim witam naszego gościa, doktora Tomasza Kośka, który przyjechał do nas z Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pozwolę sobie naszego gościa krótko przedstawić. Jest absolwentem antropologii na Uniwersytecie Poznańskim. Prowadził badania w Ukrainie, w Karpatach Wschodnich, we Lwowie oraz w Rumunii. W swoich badaniach skupia się na kwestiach tożsamości etnicznych i narodowych społeczności mniejszościowych. W chwili obecnej, jak dobrze wyczytałam, pracuję nad dwoma projektami. Pierwszym dotyczącym współczesnej kondycji tożsamościowej wysiedlonych w akcji Wisła i ich potomków, a drugi projekt dotyczy lokalnej ekonomii zbieraczy z karpackich połonin na Zakarpaciu. Bardzo nam miło, że przyjąłeś do nas zaproszenie i oddaję Ci głos. Bardzo dziękuję. Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że wykład choć trochę wzbudzi Państwa zainteresowanie, bo tematyka ta dość rzadko u nas, przynajmniej póki co, wybrzmiewa. Nie wiem, jest widoczna prezentacja, czy... Nie, nie, nie. Tytuł mojego wystąpienia brzmi: czy w centrum Europy możliwy jest narodowy indyferentyzm? Przypadek słowiańskojęzycznych mieszkańców Marmarysz. W prezentowanym wystąpieniu chciałbym poruszyć właśnie zagadnienie tytułowe dotyczące słowiańskojęzycznych społeczności mieszkających dzisiaj na pograniczu rumuńsko-ukraińskim. Nim jednak przejdę do tego, zaprezentuję Państwu dwa takie terenowe obrazki pokazujące jakby stopień złożoności w jakimś tam stopniu tej sytuacji. Następnie postaram się pokrótce omówić tytułową kategorię narodowego indyferentyzmu, po czym z kolei pokażę, omawiając cztery różne kategorie funkcjonujące w tym terenie, kategorie, którymi określa się tych mieszkańców, tudzież oni sami się nimi określają, jak ta sytuacja tożsamościowa wygląda. Tymi kategoriami będzie Ukrainiec, Rusin, Hucu i Korcitura. Ale zacznijmy może od obrazków terenowych. Pierwsza historia dotyczy nauczania języka ukraińskiego w przedszkolu w miejscowości Rebedia. W 2009 roku, kiedy rozpoczynałem badania, aktywiści związani z ukraińską organizacją często podkreślali, że Rebedia to taka specyficzna wieś, nie do końca zaangażowana w te ukraińskie działania, tacy nieprawdziwi Ukraińcy, nie angażujący się, a przede wszystkim, co ważne, nie uczący języka ukraińskiego w tamtejszym przedszkolu. Kiedy po raz kolejny na badania w 2010 roku wróciłem do RPD i okazało się, że od 15 września tamtego roku ówczesnego ruszyło przedszkolu nauczania języka ukraińskiego. No, informacja ta trochę mnie zaskoczyła, po pierwsze dlatego, że w miejscowości rzeczywiście tam ludzie nie sygnalizowali żadnej potrzeby nauczania ukraińskiego, wręcz sygnalizowali, że jest to taki dziwny obowiązek, który ich nie przekonuje, a tu nagle okazuje się, że w przedszkolu mamy język ukraiński. Więc zacząłem rozpytywać, co to się stało i jaka sytuacja zaistniała, że ukraiński jest w przedszkolu. Historia jest taka, że w czerwcu tego samego roku, czyli 2010 roku, przyszło powiadomienie z miasta powiatowego Bajamare, że należy rozpisać nowy konkurs na nauczycielkę w tamtejszym przedszkolu. Tym samym pojawiło się ryzyko, że dotychczasowa nauczycielka, samotna matka dwójki dzieci, może stracić pracę, bo do konkursu będą mogli stanąć także nauczyciele rumuńscy, nie tylko z tej miejscowości, więc dyrektor szkoły, pod które podlegało przedszkole, oraz jedna z działaczek ukraińskiej organizacji stwierdzili, że wykorzystają prawo rumuńskie, które zezwala na nauczanie języka mniejszościowego, i wprowadzą język ukraiński do przedszkola. Tym samym do konkursu mogły już stanąć tylko osoby, które mogły się wykazać znajomością ukraińskiego. W konsekwencji pani zachowała swoje miejsce pracy, przy czym musiała zacząć uczyć dzieci ukraińskiego. Kiedy spotkaliśmy się z tą nauczycielką i rozmawialiśmy o tym, pani mówiła, że super, oczywiście fajnie, że zachowała miejsce pracy, bo to ważna sprawa. Niemniej jednak nauczanie języka ukraińskiego, jak sama podkreślała, to
niestety pewien mankament, bo jak mówiła, nigdy nie uczyłam się języka ukraińskiego w takiej literackiej wersji. Co prawda mieliśmy w latach 80. nauczanie ukraińskiego w szkole, ale kto by się tego uczył, nikt do tego nie przykładał żadnego znaczenia, to nie był nasz język, a dziś muszę tego języka obcego uczyć nasze dzieci w przedszkolu. I dochodzi do komicznych sytuacji, kiedy ja przekręcam słowa, bo ich nie znam, kiedy dzieci się śmieją, bo tych słów nie rozumieją, ale w ten sposób uczymy się ukraińskiego. Drugi obrazek to też z tej samej wsi, to pogrzeb jesienią 2010 roku. Zmarła jedna z nauczycielek z tamtejszej szkoły, bardzo dużo osób przyszło na pogrzeb. Pogrzeb prowadził ksiądz prawosławny, który wielokrotnie wcześniej podkreślał, że to cerkiew prawosławna utrzymuje tutaj kulturę ukraińską, że jest takim czynnikiem przez lata zachowującym język ukraiński. No i pogrzeb cały miał miejsce w języku rumuńskim. Szybko dowiedziałem się dlaczego. No dlatego, że mąż zmarłej był z rumuńskiej wioski, z Petrowej, więc żeby ci goście też rozumieli, to muszę odpowiadać po rumuńsku. Ale parę dni później rozmawiałem z jedną znajomą zmarłej i jakby wyraziłem takie swoje zdziwienie, bo mówię, od roku słyszę od waszych ludzi, że ludzie w wieku 60-70 lat nie znają rumuńskiego, że jak potrzebują coś załatwić u lekarza, u notariusza, to muszą brać ze sobą młodszych jako tłumaczy. A tu ksiądz, który mówi o ukraińskości, odprawia całą mszę, cały obrzęd w języku rumuńskim. Więc wasi ludzie, mówię, zapytałem tak mniej więcej, brzmiało to tak, wasi ludzie przecież nic z tego nie rozumieli. Ona się uśmiechnęła i odpowiedziała mi mniej więcej tak. A czy ty myślisz, że jak on odprawia mszę po ukraińsku, to my dużo więcej rozumiemy? Czy można może jakąś wodę? Przejdźmy może do tytułowej na razie kategorii. Na początku XXI wieku w studiach historycznych poświęconych rozwojowi nacjonalizmu w Europie Środkowo-Wschodniej pojawiła się taka kategoria analityczna, czy nowa kategoria analityczna narodowego indyferentyzmu, czyli narodowej objętności. Pojawiła się w pracach m.in. Bjork poświęconym kwestiom relacji polsko-niemieckich na Górnym Śląsku, w pracy Kinga i Tary Zary, w pracach poświęconych kontekstowi czesko-niemieckiemu. Tara Zara, historyczka amerykańska, jest także autorką takiego artykułu opublikowanego w 2010 roku na łamach Slavic Review, w którym cały artykuł praktycznie poświęca tej kategorii, omawia ją dość szeroko. Ja w tym miejscu oczywiście tak szeroko tej kategorii nie będę omawiał, niemniej jednak kilka ważnych kwestii chcę tutaj poruszyć. Przede wszystkim właśnie historycy badający rozwój idei narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej zwracają uwagę na to, że w drugiej połowie XIX wieku i w pierwszej połowie XX wieku, kiedy te starania mające na celu budowanie tożsamości różnych grup narodowych no były mocno były zintensyfikowane, to działacze narodowi różnych opcji napotykali na dwa rodzaje przeszkód. Po pierwsze, napotykali na alternatywne projekty narodowościowe, z którymi też się musieli mierzyć, ale przede wszystkim mierzyli się z objętnością i ambiwalencją ludzi, do których kierowali tę ideę. Dziękuję za pasję. Przepraszam, mówiłem. Tym samym można zauważyć, śledząc ten rozwój idei narodowych w Europie Środkowej, że ta obojętność, apatia, indyferentyzm są takimi zjawiskami dość powszechnie występującymi. Tara Zara sugeruje, że zauważenie tego zjawiska skoncentrowanie się nad nim daje nowe możliwości analityczne. Bo jak twierdzi spojrzenie Gellnera, Andersona czy Hobsbawma nie pozwalają dostrzec tego, jak idee narodowe głoszone przez
różnego rodzaju środowiska aktywistów, polityków, jak pracują i czy pracują w lokalnych kontekstach, czy pracowały w lokalnych kontekstach. Tym samym twierdzi, że w kontekście tych najnowszych badań historycznych można odczytać, że okazuje się, że jednostki nierzadko pozostawały obojętne, ambiwalentne na projekty narodowe, w które zaangażowani byli działacze i politycy różnych opcji. Część tak zwanych zwyczajnych ludzi żyła totalnie innymi problemami niż kwestie tego, kim są, do jakiej grupy etnicznej czy do jakiego narodu należą. Indyferentyzm narodowy jako termin według Zary jest zapewne niedoskonałym terminem. Tym samym jednak pokazuje, że nasze słowniki nauk humanistycznych i nauk społecznych są mocno ukształtowane przez nacjonalistyczne, narodowe patrzenie na świat, z którego perspektywy bardzo często nam trudno się wyplątać. Omawiane pojęcie w moim przekonaniu współbrzmi z terminem użytym przez Agnieszkę Halembę, a national, który używa opisując sytuację tożsamościową na Zakarpaciu. Na Zakarpaciu, które tak naprawdę sąsiaduje z interesującym mnie Marmoroszem. Obie autorki, Halemba i Zara, podkreślają, że społeczności wpisujące się w ten typ obojętnej tożsamości, czy indyferentnej tożsamości, czy national identity, to grupy, które nie to, że nie osiągnęły jeszcze poziomu rozwoju narodów, że to nie są grupy, które nie mają świadomości, nie wiedzą, co to jest świadomość narodowa. I że to nie są grupy, które czekają na jakieś projekty unarodawiające. Wręcz przeciwnie, ich obojętna postawa ma być odpowiedzią na intensywne projekty narodowe dążące do zmiany ich tożsamości, do narzucenia ich pewnych idei narodowych. Autorki postrzegają to jako formę buntu, oporu, przeciwstawienia się właśnie tym projektom narodowym. Wcale też jakby obecność tych takiego zjawiska, tego indyferentyzmu, wcale nie świadczy o braku świadomości, czym jest naród z jego ucieleśnieniem w postaci państw narodowych, ale raczej wskazuje na to, że grupy i jednostki owe nacjonalistyczne idee, na ile mogą, bojkotują, podważają, a często też w jakiś sposób instrumentalny wykorzystują. Indyferentyzm narodowy trudno jednoznacznie jest zdefiniować, gdyż jest on zjawiskiem szerokim, w którym można włączyć bardzo wiele różnych zjawisk i wiele wymiarów tego zjawiska. Oblicza obojętności narodowej przybierały różnorakie formy. Na przykład łatwiej było być ambiwalentnym narodowo w czasach austro-węgierskich, w państwie wielonarodowym, natomiast po zakończeniu I wojny światowej, kiedy państwa na zgliszczach Imperium Habsburgów powstały nowe państwa narodowe, te nowe państwa narodowe zaczęły posiadać różnego rodzaju instytucje, instrumenty, niejako przymuszające do określeń w kategoriach narodowych, próbujące wtłoczyć jednostki w konkretne kategorie czy w konkretne projekty narodowe. Jednym z takich narzędzi był spis powszechny, który wyznaczał ściśle określone kategorie narodowe, do których należało się przypisać. Jak wiemy, o czym pisał Edwin Adenauer, kategorie spisowe powstają w centrach decyzyjnych, w centrach, które posiadają władzę identyfikacyjną, władzę do utożsamiania. Te centra bardzo często nie zwracają uwagi, albo nie widzą, albo intencjonalnie nie zwracają uwagi na złożoność kategorii, które funkcjonują w lokalnych i regionalnych światach. W lokalnych i regionalnych światach. Co więcej, jasne określenie się w obliczu spisu powszechnego przynosi też czasem pewne korzyści. Jasne określenie się, przypisanie się do konkretnej kategorii daje prawa obywatelskie, daje prawa chroniące mniejszości narodowe i tak dalej. Mimo projektów i działań państw narodowych, które toczyły się w Europie Środkowej po zakończeniu I wojny światowej aż
a że w II wojnie światowej. Zera uważa, że tak naprawdę do końca lat 40. nie udało się w Europie wykorzenić ostatecznie indyferentyzmu, że funkcjonował on także w czasach po II wojnie światowej. Jak będę starał się za moment pokazać, odnoszę wrażenie, że tak naprawdę ten indyferentyzm jest obecny także i dziś. Na gruncie badań historycznych badania indyferentyzmu sprawiają pewien problem. Historycy, pracując głównie ze źródłami pisanymi, sięgają po pisma, które były wytwarzane w nurcie budowania na przykład narracji narodotwórczych. Tego typu narracje zazwyczaj marginalizowały, pomijały, starały się nie zauważać wszelkich przejawów obojętności, ambiwalencji. Grupy też o tego typu tożsamości nigdy nie były zorganizowane w jakieś wspólnoty. Nigdy też grupom tym nie stawiano pomników, nie było bohaterów, nie było pieśni patriotycznych wychwalających obojętność narodową. Bo i jak? W kontekście antropologii i jej metod badań etnograficznych wydaje się, że pole manewru mamy zdecydowanie szersze, że obserwując życie codzienne jednostek i grup, z którymi pracujemy, mamy szansę łatwiej dostrzec pewne rysy, pęknięcia na narodowych ideologiach głoszonych przez aktywistów czy przez państwa narodowe. Perspektywa doświadczenia światów badanych przez nas ludzi pozwala nam na podpatrywanie ich praktyk, zachowań negujących czy rozmywających ścisłe kategorie narodowe. Jesteśmy w stanie identyfikować side switchersów, czyli osoby zmieniające tożsamość pod wpływem różnych zmieniających się kontekstów w ramach jakichś potrzeb, korzyści. Słuchanie się w narracji terenowych rozmówców, fachowców od kultury, która jest jakby przedmiotem naszego zainteresowania i którą staramy się zrozumieć, mamy możliwość usłyszenia ich opowieści, elementów komplikujących rzeczywistość, homogenizujących światów państw i kategorii narodowych. Oczywiście nie jest to łatwe, bo sami jesteśmy mocno zakorzenieni w tej perspektywie narodowej, bo sami jesteśmy obciążeni jarzmem, jakby można użyć takiego określenia, narodowych okularów. Na świat bardzo często patrzymy przez kategorie narodowe, więc jak ich nie dostrzegać w terenie, w którym pracujemy. Kończąc może ten fragment taki teoretyczny, odniosę się jeszcze do jednej kategorii, tylko ją tutaj zasygnalizuję, a jest ona jednak w moim odczuciu też ważna w tym kontekście marmarowskim, to kategoria etnobiznesu. Pisze o niej tak naprawdę niewielu autorów. Jedna rumuńska badaczka, Andrea Castrecea, definiuje to zjawisko jako strategię i zachowanie realizowane przez różnego rodzaju działaczy i aktywistów politycznych, aktywistów etnicznych, którzy dla osiągnięcia korzyści ekonomicznych, materialnych, politycznych, prestiżowych wykorzystują często funkcjonujące w danym kraju prawa związane z ochroną mniejszości narodowych i etnicznych. Rumuńskie prawo związane z ochroną mniejszości narodowych stwarza właśnie ku takiemu etnobiznesowi doskonałe, w jej ocenie, doskonałe warunki. Przedstawiciele mniejszości narodowych mogą liczyć na miejsce w parlamencie, ich organizacje mogą liczyć na stałe dotacje z budżetu krajowego. Współpracownicy tych organizacji często mogą uzyskiwać miejsca pracy na różnych szczeblach administracji państwowej. Zjawisko to według badaczy jest znane także rządzącym w Rumunii. Są oni świadomi etnobiznesu w jej ocenie, ale jednak kilkanaście głosów, którymi dysponują mniejszości w rumuńskim parlamencie, jest własnym kąskiem dla każdego rządu rumuńskiego i ona twierdzi, że dlatego nic z tym za bardzo się nie robi. I rzeczywiście, jeśli przyglądniemy się zmianie struktury etnicznej Rumunii, to w ciągu jednej dekady, od początku lat 90. do końca lat 90. z 12 mniejszości narodowych rozpoznawanych przez rumuńskie państwo zrobiło się nagle 18 tych mniejszości. Etnobiznes będzie jeszcze przy kategoriach, o których będę tu za moment mówił. Marmarysz. Czym jest, czyli gdzie były prowadzone badania? Marmarysz to w przeszłości między 1303 a 1919 roku węgierski komitet,
którego granice praktycznie się nie zmieniały. Tak wygląda mniej więcej, granice historycznego komitetu Maramuresz. Jak widzimy, przez jakiś czas graniczyły z Galicją, Komitet Marmorski graniczył z Galicją, Bukowiną i wchodził w skład Królestwa Węgierskiego. Tak wyglądał do 1919 roku. Proszę? Także z Rzeczpospolitą wcześniej. Tak, tak. No. Tak wyglądał do 1919 roku, po czym w ramach ustaleń pokojowych po I wojnie światowej Maramuresz podzielono w przybliżeniu jakby na dwie trzecie. Na dwie części. Dwie trzecie tej starego komitatu została w granicach po I wojnie światowej, w granicach Czechosłowacji. Jedna trzecia weszła w skład Królestwa Rumuńskiego. Można powiedzieć, że w przybliżeniu komitat podzielono wzdłuż rzeki Cisy. Może czas o pierwszej kategorii. Parę słów powiedzieć. Słowiańskojęzyczni mieszkańcy Marmoroszu najczęściej w literaturze utożsamiani są z ukraińską mniejszością narodową. Według rumuńskiego spisu powszechnego z 2011 roku w dzisiejszym obwodzie, w dzisiejszym powiecie Maramuresz, będącym w składzie Rumunii, zamieszkuje 31 tysięcy osób, które deklarowały się jako Ukraińcy. Miejscowości z wyraźną liczbą osób ukraińskiego pochodzenia jest kilkanaście. Wszystkie są tutaj zaznaczone na niebiesko, nie wiem, na ile jest to widoczne. Nie jest, tak? To przepraszam. Wśród tych miejscowości jest miejscowość Remec, Tisa, Kreciuneści, Bojczkumare, Lunka Latisa, Walea Wiszelui, Bistra, Krasna, Ruskowa, Repedia, Pojenile de Submonte. No i teraz tak, znając wyniki spisu powszechnego, można by powiedzieć, że no, kwestia tożsamości jest rozstrzygnięta, wszak deklarują się jako Ukraińcy. Proponowałbym jednak podjąć próbę refleksji nad źródłami i kontekstem funkcjonowania kategorii Ukraińców zarówno nieco w przeszłości, jak i obecnie. Jak już wspomniałem, północna część powiatu Maramuresz do 1919 roku była częścią węgierskiego komitatu Maramuresz. Tym samym obszar i zamieszkujący ją słowiańskojęzyczni ludzie podlegali podobnym procesom społecznym, politycznym i ekonomicznym jak pozostała część komitatu, czy szerzej jak tak zwana Ruś Podkarpacka, która znajduje się w granicach dzisiejszej wschodniej Słowacji, Zakarpacia i właśnie Marmaruszu. Historycy często podkreślają, że obszar ten, że na obszarze tym między innymi na skutek struktury społecznej, opóźnienia ekonomicznego, nielicznych lokalnych elit, rozwój idei narodowych był bardzo zapóźniony w porównaniu do innych grup narodowych na terenie Austro-Węgier. Co więcej, w przededniu I wojny światowej nie sposób było wśród lokalnych elit, a co dopiero zwykłych ludzi, mówić o jednej dominującej wizji tego, kim tak naprawdę są. Wśród elit funkcjonowały cztery różne jakby spojrzenia, kim jesteśmy, dlatego można mówić o elitach pro-ukraińskich, pro-węgierskich, pro-rosyjskich i pro-rusińskich. Najpopularniejszy w przededniu I wojny światowej była ta opcja pro-węgierska, bo przystanie do tożsamości węgierskiej wiązało się z szansą na awans społeczny. Tożsamość, czy ta opcja pro-ukraińska tuż w przededniu I wojny światowej w niektórych częściach Rusi Podkarpackiej rzeczywiście zaczynała zyskiwać na znaczeniu. Ciekawym zdaniem wypowiedział się Eugen Egan, irlandzki ekonom, który został sprowadzony przez biskupa gregoriańskiego z Mukaczewa, już nie pamiętam, czy końcem XIX wieku, czy na początku XX. Realizował taki projekt, który dziś byśmy nazwali diagnozą pewnie społeczną. Miał znaleźć, dać biskupowi odpowiedź, dlaczego ci ludzie, Rusini, którzy tam zamieszkują,
bo tak wtedy określano, dlaczego ten naród właśnie tak funkcjonuje, dlaczego masowo migruje za ocean. No i wśród różnych diagnoz Eugen napisał takie zdanie. Dziś problem rusiński jest głównie problemem żołądka, a dopiero w drugiej kolejności kwestią narodowościową. Tym samym można powiedzieć, że o ile proces etniczny wśród ludności słowiańskojęzycznej po I wojnie światowej, kiedy teren został podzielony na dwie części, procesy, które się odbywały w części północnej w granicach Czechosłowacji, mniej więcej są opisane w opracowaniach historycznych, o tyle jakby część południowa już nie jest tak rozpoznawalna. A jest chyba również ciekawa ta kwestia, ponieważ południowa część została włączona do Królestwa Rumuńskiego. Dodatkowo w 1918 roku do Rumunii włączono Bukowinę, włączono Dobrudże, włączono całą Transylwanię i Banat. Tym samym Królestwo Rumuńskie z niewielkiego państwa stało się dość dużym krajem wielonarodowym. I jak pisze Irina Livizianu, amerykańska historyk, powojenna Rumunia przede wszystkim skoncentrowała się na integracji i unifikacji całego rumuńskiego społeczeństwa i rumuńskich ziemi. Przedmiotem tej polityki stała się także ludność słowiańskojęzyczna. W świetle jej badań polityka asymilacyjna dotknęła m.in. Ukraińców z Bukowiny, z sąsiedniego rejonu sąsiadującego z Maramoroszem. Ta polityka rumuńska wywołała na Bukowinie dość duże konflikty. Opcja ukraińska starała się przeciwstawiać procesom romanizacyjnym. Natomiast jeśli spojrzymy na sąsiedni Maramuresz, to takiego konfliktu nie dostrzeżemy. Nie widać problemów, nie widać też jakichś działań elit ukraińskich, które na Bukowinie były mocno rozwinięte. Wręcz przeciwnie, Encyklopedia Ukraińska pod redakcją Kubijowicza odnotowuje, że były próby powstania lokalnych oddziałów Ukraińskiej Partii Narodowej czy Partii Rusińskiej, ale szybko te projekty szczezły na niczym i zostały zamknięte. Historycy uszchorowscy, którzy są autorami pracy poświęconej temu okresowi międzywojnia właśnie w kontekście marmoreńskim w Rumunii, bardziej koncentrują swoją uwagę na ruchach irredentystycznych mniejszości węgierskiej niż tak naprawdę na mniejszości ukraińskiej. Nie padają tam praktycznie żadne nazwiska, żadnych działaczy. Jedyne co, to okazuje się, że tamtejsza społeczność miała okazję jeszcze uczyć się języka ukraińskiego w szkołach. Mniej więcej taki jest przekaz ich pracy. Zmiana w tym temacie następuje niewątpliwie po II wojnie światowej. Po pierwsze, w przededniu zakończenia II wojny światowej komunistyczni działacze z Uszhorodu, czyli dzisiaj stolicy obwodu zakarpackiego, próbowali włączyć południową część Marmaroszu w struktury Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Nawet na kilka tygodni w tym historycznym Maramoreszu, które tu mieliśmy na mapie, nawet na kilka tygodni udało im się wprowadzić język ukraiński do szkół i do administracji. Wysłali petycję do Moskwy, do Stalina z prośbą o przyłączenie tego rejonu, powołując się m.in., że przez ten obszar biegnie strategiczna linia kolejowa. Po czym jednak pod naciskiem rumuńskich współpracowników Stalin zabronił tego i Ukraińcy z Zakarpacia musieli się wycofać. Niemniej jednak nowo powstałe państwo rumuńskie, w którym władzę przyjęli komuniści, w początkowym etapie bardzo przyjaźnie czy otwarcie odnosiło się do mniejszości narodowych. Tą okazję wykorzystały także elity ukraińskie, tworząc w 1948 roku liceum w Sygiecie z językiem ukraińskim. Dwa lata później powstało także w Sygiecie liceum pedagogiczne z językiem ukraińskim. I co ważne, wydaje mi się, że ta kwestia powstania tych liceów jest kluczowym elementem dla zaistnienia i rozwoju idei ukraińskiej, czy ukraińskiego projektu tożsamościowego w Marmaroszu. Dlaczego? To w murach tej szkoły do lat 60. Przez mury tej szkoły przechodziła młodzież z marmorowskich wiosek. To w tej szkole była kształtowana ich ukraińska tożsamość.
Jak spojrzymy później na biografię działaczy lat 80. i 90. ruchu ukraińskiego w Rumunii, to okazuje się, że większość z nich przeszła przez tą szkołę. No ale teraz pytanie się może pojawić, dobra, ale kto tą szkołę otworzył, skoro do II wojny światowej tej ukraińskości, jak staram się pokazać, nie za bardzo była tam obecna. Otworzyli ją uciekinierzy z Bukowiny. Okazuje się, że w przededniu wkroczenia Armii Czerwonej, bodajże w 1944 roku, duża liczba intelektualistów ukraińskich, ukraińskich nauczycieli, działaczy kultury postanowiła się spakować i uciec przed Armią Czerwoną na terytorium Rumunii, wierząc, że tam schowają się przed przyjaźnią radziecką, którą już w latach 40, na początku lat 40., kiedy była aneksja północnej Bukowiny przez Związek Radziecki, którą to przyjaźń już poczuli i poznali. I właśnie ci działacze z Bukowiny, ci, którzy już byli uświadomieni, aktywni w międzywojniu, musieli przecież przeciwstawiać się romanizacji, to oni stworzyli tą ukraińską szkołę. Choć w literaturze można spotkać się stwierdzenia, że ten czas funkcjonowania tych szkół to swoiste ukraińskie odrodzenie narodowe, to w mojej ocenie należy je raczej postrzegać jako właśnie proces intensywnego tworzenia ukraińskiej tożsamości na tym obszarze. Ale co dalej? Przychodzi 1989 rok, rewolucja w Rumunii, obalenie Ceaușescu i osoby, niektóre osoby, które właśnie skończyły wspomnianą szkołę w Sygiecie, postanawiają założyć organizację Sojusz Ukraińców w Rumunii. Tworzą ją już w 1989 roku. No i teraz tak, jeśli się przyglądamy tej organizacji, to oczywiście mamy jej statut, mamy oficjalne deklaracje działaczy, z których wynika, że jakby główną rzeczą, głównym elementem w tym, jak ich głównym zadaniem jest ochrona kultury, tradycji oraz języka ukraińskiego. Ale oprócz deklaracji możemy też, będąc w terenie, miałem okazję jakby przyglądać się temu, jak realizacja tych postulatów wygląda. Przykładem tego może być na przykład, przykładem tego może być kwestia nauczania języka ukraińskiego. Przyglądając się temu tematowi, okazuje się, że środowisko działaczy, intelektualistów ukraińskich w Rumunii przez niemal dwie dekady nie opracowało, przynajmniej do 2010 roku, nie opracowało żadnego nowego podręcznika do języka ukraińskiego. Wszystkie podręczniki, które funkcjonowały w szkołach, gdzie nauczano języka ukraińskiego, były replikami podręczników opracowanych jeszcze w latach 60., 70. Proszę, tu są okładki, tam pewnie niewidoczne, ale na tym lewym zdjęciu jest informacja właśnie o tym, że to jest podręcznik opracowany w 69., 77. roku. Natomiast później nastąpiła jego reedycja w 93., 6. i w 2000. Choć podręczniki do nauki języka ojczystego nierzadko zawierają treści kształtujące poczucie tożsamości etnicznej, symbolikę narodową, tradycyjne legendy, mity narodowe, można tam znaleźć czasem wyobrażenia etnicznego terytorium, to w podręcznikach, z których korzystało się przynajmniej do 2010 roku w Marmaroszu, trudno znaleźć takie treści. One tam po prostu są niemalże nieobecne. Co więcej, na przykład w podręczniku do nauki języka ukraińskiego w pierwszej klasie nie znalazłem ani razu słowa Ukrainiec, Ukrainka, Ukraina. Tytuł podręcznika był Bukwar, czyli abecadny, tak? Tym samym mniej więcej tak to wygląda ta realizacja tego postulatu, że do dziś mniejszość nie, działacze nie, nie, nie do dziś, do 2010 roku działacze nie wypracowali tych podręczników. Być może one nie były potrzebne tak naprawdę, ale czy mieli możliwość? Tak mieli, ponieważ mają na przykład ogromne dotacje, duże, stosunkowo duże dotacje z budżetu państwowego. W 2008 roku było to 5,5 miliona na przeliczeniu na złotówki, 5,5 miliona. W 2018 roku było to już 8 milionów. Te pieniądze można przeznaczać właśnie na działanie organizacji, na publikacje, na książki, na tworzenie podręczników. Na tamtym etapie, kiedy prowadziłem badania, takich działań nie było. Co więcej, te dotacje są bardzo często rozliczane w sposób nietransparentny, co powoduje konflikty w obrębie organizacji. Jeden taki konflikt za moment jeszcze omówię. Druga kategoria, która funkcjonuje.
Według spisu powszechnego z 2011 roku w Marmaroszu mamy 105 osób, które zdeklarowały się jako Rusini. W literaturze bardzo często można spotkać, zwłaszcza w literaturze ukraińskiej, można spotkać takie stwierdzenia, że Rusin to historyczny synonim Ukraińca. I o ile takie spojrzenie w kontekście, powiedzmy, galicyjskim czy pogranicza polsko-ukraińskiego zapewne jest słuszne, o tyle jakby w kwestii Karpat Wschodnich czy południowych stoków Karpat Wschodnich, czyli Zakarpacia, Marmaroszu czy wschodniej Słowacji, ten element już nie jest tak oczywisty. W rumuńskim kontekście owo zróżnicowanie jest także uprawomocnione jakby państwowo. Co to znaczy? To znaczy, że Rumunia rozpoznaje zarówno ukraińską mniejszość narodową, jak i rusińską mniejszość narodową. W przypadku Marmaroszu bardzo często przedstawiciele jednej i drugiej mniejszości zamieszkują w tej samej wsi. Czasem są wręcz spokrewnieni i spowinowaceni. Czy kategoria Rusin? Kategoria Rusin funkcjonowała w Marmaroszu przynajmniej do końca II wojny światowej. Niemniej jednak w latach 30. już była pewną problematyczną kategorią, bo na przykład w spisie powszechnym z 30 roku, rumuńskim spisie powszechnym, kategoria Rusin jest łamana przez kategorię Ukrainiec. W 49 roku Ministerstwo Kultury Rumuńskie powołuje do życia Generalny Prawosławny Rusiński Wikariat. Czyli to określenie rusiński ciągle jest jeszcze obecne. Co ważniejsze, to, że na przykład starsze osoby, z którymi rozmawiałem, powiedzmy urodzone w latach 20-30, mówiły, że termin Ukrainiec zaistniał w Marmaroszu tak naprawdę po wojnie, że oni kojarzą, że to dopiero Ukraińcy przyszli po wojnie, czy kategoria się ta pojawiła. Pisze o tym również Iwan Bewka, regionalista, folklorysta ze wsi Pojemile de Submonte. Też wyraźnie to podkreśla, że o Ukraińcach zaczęła się mówić dopiero po II wojnie światowej. Jeśli chodzi o Rusinów, jeszcze, to temat Rusinów karpackich jest szeroko dyskutowany w kontekście Zakarpacia, wschodniej Słowacji, ale również jest obecny w Marmaroszu. Przygotowując się do badań jeszcze na początku lat 2000, od czasu do czasu natrafiałem właśnie w literaturze na informacje przypisujące słowiańskojęzycznej ludności tego obszaru, przypisującą ją do Rusinów. Ruch ten, a według niektórych czwarty naród wschodniosłowiański, obejmować ma swoim zasięgiem właśnie ziemie leżące od podnóża Tatr, co widać, mam nadzieję, na mapie, obejmując m.in. Praszowską Ruś, tak zwaną Praszowską Ruś, Łękoszczyznę, Zakarpacie, ale także na końcu tej mapy właśnie Marmarosz z doliną rzeki Wiszeł i z doliną rzeki Ruskowej. Jedną z współczesnych ikon karpato-rusińskiej idei jest profesor Magoczy, dość powszechnie kojarzony z tą ideą. Śledząc jego publikację, zauważyłem, że o ile na mapie jego autorstwa Marmarosz jest właśnie wrzucony, aż jest utożsamiany z tą przestrzenią karpatoruską, o tyle w jego publikacjach, przynajmniej do tych, do których dotarłem, pojawiających się do początku XXI wieku, o Rusinach w kontekście rumuńskim profesor Magoczy nic nie pisze. Zmienia się to w latach 2000. Być może za sprawą tego, że w 2000 roku do życia w Rumunii zostaje powołane Stowarzyszenie Kulturalne Rusinów w Rumunii. Na jego czele staje pan Gheorghe Firczak. No i sytuacja się zmienia. Od tego czasu Magoczy zaczyna wspominać w artykułach o Rusinach w Rumunii. Zaś organizacja po kilku latach wchodzi w skład Światowego Kongresu Rusinów. I co dalej? Jeśli chodzi o Rusinów w Marmaroszu. Wiedząc, że jest taka opcja, albo czytając w literaturze, że niektórzy z nich to Rusini, to tych Rusinów szukałem w terenie. Rozpytywałem, kto, z kim mogę. W terenie jest jakby lokalny oddział tej organizacji, Stowarzyszenia Kulturalnego Rusinów, więc jakby udałem się najpierw do lidera tej lokalnej organizacji i prosiłem go kilkukrotnie, żeby mi wskazał osoby, z którymi mógłbym rozmawiać. Jedyną osobą, którą mi wskazał, był starszy pan i jak przyszedłem do tego pana, okazało się, że na ścianie wisiał portret Szewczenka z zapowiedzią z testamentu Szewczenka i pan tak naprawdę mówił, że on chwalił się legitymacją zagranicznego Ukraińca, bo jest taki dokument i bardziej był
można chyba powiedzieć, Ukraińcem niż Rusinem. Innych osób ten pan działacz nie wskazał. Natomiast udało mi się spotkać z panem Fircakiem, co prawda nie w Marmaroszu, tylko głęboko w Transylwanii. Niechętnie chciał ze mną rozmawiać, ale ostatecznie przekonałem go, żebyśmy chwilę porozmawiali. I wśród moich pytań pojawiło się też takie, dlaczego zastanawiałem się, pytałem go o to, dlaczego skoro funkcjonuje organizacja rusińska, która mówi, Magoczy mówi o Rusinach w Marmarosze, to dlaczego tej organizacji tam nie widać? Dlaczego nie ma jakichś akcji, które, nie wiem, uświadamiałyby na przykład ludzi, że są Rusinami? Dlaczego takich działań tam nie widać? Pan Fircak spojrzał zdziwiony i mówi, że tak naprawdę te akcje do niczego nie są potrzebne. Bo tożsamość tych ludzi nie jest ważna. Ważne jest to, że rozpoznaje ich państwo rumuńskie, rozpoznaje ich Unia Europejska i to tworzy ramy do ich istnienia. A takie rzeczy jak świadomość ludzka tamtejszych mieszkańców tak naprawdę jest jakąś rzeczą wtórną, o którą nie należy jakoś specjalnie zabiegać. Tym samym wydaje mi się, że jakby wypowiedź Fircaka pokazuje, że ramy, które tworzą państwa narodowe, struktury międzynarodowe, dają różnego rodzaju ruchom takie możliwości, że dziś, nie jak w XIX czy na początku XX wieku, świadomość przedstawicieli jakichś grup nie jest już nam konieczna. Ważne, żeby decydentów przekonać, że istniejemy. Jeśli oni klepną, że jesteśmy, to znaczy, że jesteśmy. W kontekście jakby pana Fircaka pojawia się jeszcze temat etnobiznesu. Przywołana wcześniej przeze mnie Castrochea, pisząc właśnie o tym zjawisku, wysuwa pana Fircaka i jego rusińską organizację jako jeden z przykładów etnobiznesu w Rumunii. Twierdzi, że pan Fircak początkowo startował do parlamentu z ramienia postsocjalistycznej partii, później wpisał się do partii węgierskiej, ale sukces osiągnął dopiero zakładając ruch rusiński i jako Rusin wszedł do parlamentu rumuńskiego. Dziś jego miejsce zajmuje jego syn. Już po zakończeniu moich badań w terenie pojawiła się kolejna organizacja rusińska. Ta z kolei nazywa się Związki Podkarpackich Rusinów Rumunii. W zeszłym tygodniu bodajże pojawił się w Tygodniku Powszechnym tekst autorstwa Tadeusza Iwańskiego, analityka OSW z Warszawy, w którym twierdzi, że organizacja ta ma niejasne powiązania z Rosją. Być może coś jest na rzeczy. Od razu może jeszcze wrócę do poprzedniej organizacji. Od razu zaznaczę, że poprzednia organizacja, przynajmniej ja, nie dopatrzyłem się żadnych związków z Rosją, natomiast w kontekście tej organizacji być może coś jest na rzeczy. Ponieważ, dlaczego? Jakby obserwując ten profil tej organizacji, w 2015 roku na fanpage'u, tak zwanym fanpage'u tej organizacji pojawiło się bardzo dużo materiałów związanych, jakby głoszących poparcie dla tak zwanych republik ludowych na wschodzie Ukrainy. Na fanpage'u tej organizacji pojawiały się zdjęcia z goszczenia rosyjskiego ambasadora w Maramureszu, kiedy przedstawiciele organizacji go tam witali. Natomiast rok temu, goszcząc w Sygiecie, byliśmy także ze znajomymi pod biurem tej organizacji i tak wygląda, niestety nie wygląda, może jak zwiększymy światło, będzie lepiej trochę. Lepiej chyba, mam nadzieję. Tak wygląda ich witryna. Obok flagi karpatorusińskiej, którą tu widzimy, mamy portret Władimira Putina tu, mamy portret Władimira Putina tu, tu mamy flagę rosyjską, a tu jeszcze nam nieco majaczy patriarcha Cyry. Tym samym być może jakieś związki są, natomiast ja jakby z pozycji obserwacji internetowych nic nie mogę na ten temat powiedzieć. Niemniej jednak jest to kolejna organizacja o charakterze etnicznym funkcjonująca w kontekście marmarowskim. Ostatnia organizacja, obiecuję, to Sojusz Hutsułów Rumunii. Ciekawe jest jakby korzenie tej organizacji. W 2009 roku lokalni działacze Związku Ukraińców Rumunii zaczęli się dopominać od centrali, prosimy, dajcie nam sprawozdania finansowe, co z tymi milionami się dzieje, gdzie one trafiają, bo w Maramureszu ich nie widzimy. Centrala, znaczy przewodniczący i jego zastępca powiedzieli, że no niedoczekanie wasze, nic nie zobaczycie, nie mamy takiego obowiązku i nic wam nie będziemy, z niczego wam się tłumaczyć. W odpowiedzi
kilku lokalnych działaczy stwierdziło, że w takim razie to oni sobie otworzą swoją organizację i powołali do życia w 2009 roku Sojusz Chłopców Rumunii. Co ciekawe, w statucie, który przygotowała ta organizacja, zaznaczali, że organizacja może wystawiać swoich kandydatów w wyborach lokalnych, wyborach państwowych, a nawet bodajże w wyborach do Europarlamentu. I teraz tak, co robi chłopska organizacja na miejscu? Tak. Przede wszystkim mam wrażenie, że nakierowała swoje działania na pozyskiwanie grantów europejskich i grantów rumuńskich. Przez kilka lat organizowali cyklicznie plenery fotograficzne i malarskie. Nawet byłem raz zaproszony na taki plener fotograficzny. Pan, który jest jakby głową tej organizacji, wszystkim gościom z Ukrainy mówił, no patrzcie, jak żyją nasi huculi. Więc cały czas te opowieści o huculach w Maramoroszu były w jego narracjach obecne. Poza tym, co jeszcze zrobiono? Od 2 czy 3 lat organizuje duży festiwal, międzynarodowy festiwal huculski, na który zaprasza liczne zespoły z Ukrainy. I jakieś 2-3 tygodnie temu widziałem informację, że uruchomiono huculskie muzeum w Repedii. Pytanie, czy to huculszczyzna wynaleziona? Na to pytanie nie potrafię w tym momencie odpowiedzieć, bo to był... Dziękuję. Był świeży projekt. Niemniej jednak pamiętam taką sytuację, że w 2010 roku padła informacja, że zdobyli kilka milionów euro na budowę Huculskiego Centrum Kultury. Jak zacząłem dopytywać, kto pisał projekt, powiedzieli taki i taki. Poszedłem do człowieka, którego już znałem od ponad roku, bo często rozmawialiśmy, i mówię mu, słuchaj Iwan, ty zawsze mówisz, że ci Ukraińcy, ci Rusini, to jakaś podejrzana tutaj sprawa, że to nie wasze, że to wy, nie wy. A ty tu piszesz projekt o huculach? On mówi, wiesz, słuchaj, masz rację, tak jest, ale w domach kultury do remontu w Rumunii jest pewnie kilkaset, może kilka tysięcy. Wszyscy starają się o ten grant. Jeśli napiszę, że potrzebujemy remontu, to będę miał... Nic mi się nie wyróżni, ale jeśli napiszę, że budujemy centrum mniejszości huculskiej, to jest kategoria, która gwarantuje, daje nam większe szanse na sukces. No i ten sukces właśnie osiągnęliśmy. Ostatnia kategoria. Tu już tylko wspomnę, że od 2 lat Fundacja Huculska zaczyna używać też określenia Fundacja Ukraińców, ukraińskich huculów. Jest to związane jakby z przepisami prawnymi i tylko jakby, jak będą utożsamiani z Ukraińcami, to tak naprawdę mają tylko szansę zająć miejsce Związku Ukraińców, Sojuszu Ukraińców w Rumunii, zająć miejsce w parlamencie i uzyskać dotacje. Być może to jest właśnie ta strategia, trudno mi powiedzieć z poziomu facebookowych obserwacji. Ostatnia kategoria. Dotychczas głównie mówiłem o problemach tożsamości z pozycji organizacji o charakterze etnicznym. Czas może parę słów powiedzieć o tym, jak to wygląda u tak zwanych zwykłych ludzi, z którymi często w terenie pracujemy. Kategoria korcitura to słowo, które po rumuńsku znaczy tyle co mieszaniec, kundel. Tak naprawdę początkowo, jakby w trakcie prowadzenia badań, praktycznie odnotowywałem tę kategorię, ale nigdy jakoś specjalnie do niej nie przykładałem wagi. Bardziej szukałem Ukraińców albo Rusinów ze stron Magociego w terenie niż jakaś korcitura, która nie wiedziałem do końca, co znaczy, co to ma oznaczać. Niemniej jednak termin ten od czasu do czasu pojawiał się w spontanicznych wypowiedziach. Termin ten był używany do określenia, do samookreślenia panie my tu korcitura albo panie my tu mówimy korcitura, tak? Ten termin padał również z kategoriami typu ruski albo ruska mowa, albo też również z terminami, które używali ci ludzie, Ukraińcy. Ale kiedy ktoś mówi o sobie jestem Ukraińcem, to nie mówi tak, jestem Ukraińcem, kropka. To zazwyczaj było, jestem Ukraińcem, ale takim nieprawdziwym, ale takim pomieszanym, ale takim nieczystym, a panie, to ja już naprawdę nie wiem, kim jestem. Mniej więcej tak wygląda ten poziom identyfikacji. Ale żeby nie tylko o kwestiach identyfikacji tu zasygnalizować, to także mogę powiedzieć o kilku przypadkach side switchers, czyli osób, które
rozpoznają te kategorie i między nimi krążą. Jeden to był poeta, który w 2009 roku chwalił się, że nawet publikował na łamach naszego Słowa, czyli Gazety Ukraińskiej w Polsce, że publikowali go Ukraińcy w Kanadzie, no ale mówił, że miał taki romans krótki z organizacją rusińską, poznawał Magociego, poznawał panią Olenę Duć-Pfeiffer związaną z ruchem łemkowskim w Polsce. Niemniej jednak jakoś sobie nie spasowali i wrócił do ukraińskiej organizacji. Aczkolwiek mówił, nie wiem jak długo z nimi będę, bo chciałbym opublikować nowy tomik poezji. Oni jakoś od 3 lat mi nie chcą tego wydać. Jak przygotowując się do wykładu, przyglądałem te profile tych wszystkich organizacji i okazało się, że pan poeta robił sobie ostatnie zdjęcia właśnie w ambasadzie rosyjskiej z drugą organizacją rosyjską. Być może tym razem ma znowu rosyjską tożsamość. Inny przypadek to skrzypaczka grająca lokalny folklor. I słyszałem o niej i słyszałem takie zarzuty, a bo ona gra na ukraińskich, bo ona gra na rosyjskich imprezach. Więc jak miałem okazję z nią rozmawiać, pytam, no słyszę, że pani gra na po ukraińskich festiwalach, pani gra po rosyjskich festiwalach, to pani nie przeszkadza? Ona mówi, a w czym mi to ma przeszkadzać? Zawsze gram te same piosenki i ci śpiewają te same, a że ci je nazywają rosyjskimi, a ci je nazywają ukraińskimi, mnie to w niczym nie przeszkadza, wszak kocham naszą muzykę i liczy się, że mogę ją tutaj prezentować. I trzecia osoba, która też jakby uświadamia to, że ci ludzie doskonale są zorientowani w kategoriach państwowych i potrafią nimi żonglować, to przykład adwentysty, młodego adwentysty z Remek, z którym rozmawiałem o jego doświadczeniach migracyjnych i nic z tego, nic złego, on powiedział, mówi tak, słuchaj, a wiesz, jak jadę na zagranicę do pracy, to nigdy nie mówię, że jestem Ukraińc. A czemu nie mówisz, że jesteś Ukraińc? Bo Ukraińcy na zachodzie to mafia. Mówię, to co mówisz, pewnie, że jesteś Rumun. Nie, Rumuni to Cyganie. Mówię, no to w takim razie, jak ktoś cię pyta, kim jesteś, to co ty mówisz? A że jestem Czechem. Ale ty Czechem? Dlaczego Czechem? No wiesz, kto wie, że nie jestem Czechem, bez zaglądania w mój dokument, a mój język, kto tam wie, czy to jest czeski, czy ruski, czy ukraiński. Podsumowując już, bo pewnie czas się kończy, już nie przeciągając, pytanie, dlaczego ta obojętność, ten indyferentyzm narodowy ciągle trwa w Maromoroszu? Wydaje mi się, że odpowiedź można szukać na pograniczu polsko-ukraińskim. Dlaczego? Dlatego, jeśli spojrzymy do wczoraj bodajże nagrodzonej pracy Olgi Linkiewicz o pograniczu polsko-ukraińskim, zobaczymy, że na kartach jej pracy, że kategoria, oprócz kategorii bardzo obecnej Polak i kategorii bardzo obecnej Ukrainiec, jest także popularna kategoria mieszana. Mieszane były małżeństwa, mieszane były rodziny, mieszane było świętowanie. Cały świat, można odnieść czasami wrażenie, że w niektórych miejscowościach był mieszany. Ta sama kategoria jest obecna także w wywiadach biograficznych, które mam okazję jeszcze zbierać z przesiedleńcami, z osobami przesiedlonymi w ramach operacji Wisła. I tam też, nie mówię, że w każdej narracji, ale bardzo często pojawia się ta kategoria. A babcia była mieszana, dziadek był mieszany, wujek był mieszany, a my mieszanie świętowaliśmy. No więc mamy taką kategorię mieszane. Niemniej jednak kres temu mieszanemu przyniósł krwawy konflikt zwalczających się nacjonalizmów polskiego i ukraińskiego, kiedy w obliczu oddziałów partyzanckich, które zaglądały do chałupy, trzeba było się jednoznacznie czasami określić, czy jestem taki, czy jestem taki. Drugi element, masowa deportacja, najpierw na tereny Ukrainy Radzieckiej, później w ramach operacji Wisła, również spowodowały, że należało jednak, o czym pisze Timothy Snyder, należało jednoznacznie się określić, kim jesteś. Tym samym przestrzeń do funkcjonowania kategorii mieszanych została wydatnie i mocno ograniczona. Jeśli spojrzymy natomiast na Maromoresz, ja przynajmniej nie znalazłem żadnych informacji, oczywiście był tam Holokaust, ale oprócz Holokaustu nie znalazłem informacji o jakichś masowych deportacjach, mordach,
konflikcie. Nie chcę mówić, że ci ludzie żyli pokojowo. Niemniej jednak jakby ta przeszłość tego obszaru do dziś pozwala na ciągłą obecność tej korcitury. Ci ludzie dalej mogą być mieszani, mogą funkcjonować w tym swoim świecie obok tych projektów państw narodowych węgierskiego, rumuńskiego czy ukraińskiego, które próbują w jakimś sensie narzucać swoje projekty narodowe czy swoje kategorie właśnie na tą społeczność lokalną. Dziękuję bardzo.